Nazajutrz pojawili się całą gromadą, 5 osób, łącznie z szefem logistyki. Zygmunt trzymał olbrzymi bukiet kwiatów, chyba ze 100 czerwonych róż, i butelkę szampana. Ubrał się na czarno. Prosta, czarna koszula, marynarka i spodnie bez krawata. Wyglądał interesująco, z olśniewającym uśmiechem na twarzy. Nie przestraszy Zygmusia wybuch? Spróbuję go otworzyć możliwie jak najciszej, powiedział zachłannie, patrząc na dziecko. Nie, z całą pewnością nie było do niego podobne, chociaż w jego rodzinie tej dalszej rodziły się takie dzieci, więc może. Jakie to w końcu miało znaczenie? Agata była taka szczęśliwa, tryskała szczęściem, przytulając dziecko do piersi. Jest niezwykle muzykalne, zaraz wam coś pokażę, mówiła gorączkowo. Włączyła Czajkowskiego. Zygmuś machał rączką w takt muzyki. Chyba w takt muzyki. Muzykalne po mamusi. A gdzie jego ojciec? Spytał i rozglądał się po mieszkaniu. Wprawdzie nie chciał robić Agacie przykrości, ale nie mógł opanować się przed postawieniem tego pytania i tak zadanego. Wiedział od Barbary, że Agata sama wychowuje synka przy jej dużej pomocy. Na tę wiadomość już dawno zamarł ze zgrozy, a teraz, kiedy się upewnił, że to prawda, zamurowało go w miejscu. Wyjechał jak zwykle do mamusi. Znasz ten temat, stara chora matka, a on jedynak. Powiedziała w miarę swobodnie, ale zadrżała jej dolna warga, co nie uszło jego uwadze. Ty przecież też potrzebujesz pomocy przy dziecku. Na pewno jeszcze nie jesteś pełni sił, bo i jak? Stwierdził nerwowo. Ależ nie, czuję się bardzo dobrze. Zaprzeczyła pokrętnie, próbując z całych sił ukryć nagłe przygnębienie, ale ono wiło się w niej jak pasożyt, wysysając całą radość. Prawda była taka, że istotnie sama nie dawała rady, że nosem ciągnęła po ziemi, zagryzając wargi. Zygmuś wymagał opieki ponad jej siły i czasami miała serdecznie dość. Dlaczego? Dlaczego tak musi być? Myślała, patrząc w skoś na oczy synka, w jakimś podobnym do niej roztrzęsieniu, wycierając mu kapiącą z ust ślinę i próbując go uspokoić, kiedy płakał bez powodu, a płakał tak często. Kiedy już zdążyła go wyciszyć, całowała jego mięciutkie ciałko i prosiła go o przebaczenie. Jak mogłam? Jestem perfidną matką. Ty jesteś cudownym moim syneczkiem, jedynym skarbem na tym świecie. Na pewno pani samej jest bardzo ciężko zajmować się dzieckiem. To potrafią tylko kobiety, powiedział po chwili pułkownik. A kto robi zakupy? Powiedział, rozglądając się za Janem. A mąż kiedy wraca? Zapytał po chwili. Basia robi zakupy i dużo czasu spędza z Zygmusiem. Odpowiedziała miękko, nie odpowiadając na drugą część pytania. Basia zakłada na twarz maseczkę i nie mam na myśli maski, którą zakładają na twarz politycy, wychodząc do narodu. Maseczka Basi to taka profilaktyczna przed bakteriami. Maseczkę, powiada pani. Skąd my to znamy? A swoją drogą dobrze mieć taką Basię pod ręką. Zazdroszczę. Oj, to jak jeszcze? Barbara roześmiała się. Czy panu, panie pułkownikowi, też trzeba zrobić od czasu do czasu zakupy, jak wyjedzie żona? A może też i gimnastykę, tak jak w przypadku Zygmusia? Mam wprawę, nie ma sprawy. Gruchnął śmiechem. Ale ja mam już duże dzieci. Moja żona wcale nie tak często chce wyjeżdżać. I szkoda. Pójdziemy już. Maluch domagał się gimnastyki, powiedział i spojrzał na dziecko, które dziarsko wymachiwało nóżkami i rączkami. Wytrzyma jakoś mój maluszek. Musi. Uczę go cierpliwości, która jest tak bardzo nam wszystkim potrzebna w życiu, powiedziała Agata i przykryła Zygmusia kocykiem w motylki. Leżał spokojnie jak rzadko. Reszta wizyty przeleciała w pogodnym nastroju. Żartów i żarcików tylko Zygmunt milczał. Nieobecny ze ściśniętymi szczękami. Kiedy już wszyscy wyszli razem z nim, chwileczkę odczekał za rogiem domu i wrócił. Mogę? Wejdź. Chciałbym jeszcze chwilę porozmawiać. Był bardzo poważny. O czym? Zamrugała oczami. O czym chcesz rozmawiać? Czy mogłabyś mi wyjaśnić, dlaczego nie ma przy was twojego męża? Nie mogę tego pojąć żadną miarą. Jak ty sobie dajesz radę? Jego twarz wyrażała skrajne zaniepokojenie, ale i gniew, którego nawet nie próbował powstrzymać. Jakby ci to powiedzieć, nie chcę o tym mówić. Proszę, Jan musiał wyjechać. To nie jest wszystko takie proste, tłumaczyła pokrętnie. Co mu miała wyjaśnić na ten temat? Że to gnojek? Że jest tchórzem i nie potrafi stanąć twarzą w twarz z upośledzonym wizerunkiem syna? Zygmunt spojrzał w jej rozbiegane oczy. Jak można porzucić taką kobietę? Czy twój mąż jest aż tak głupi? Pytały jego oczy.
Jest jeszcze głupszy niż myślisz, odpowiedziała mu również oczami i rozejrzała się bezradnie po pokoju, by po chwili usiąść w fotelu. Oparła czoło na kolanach, bolają kark, bolają kręgosłup i zdrętwiały nogi i ręce. Wszystko ją bolało, a teraz zdrętwiało serce i dusza. Na dodatek czuła się, jak ją mdli i na przemian pali w gardle. Gdyby mogła wykrzyczeć swój żal, swoje upokorzenie, swoją bezradność i niemoc. Tak, nie dawała już rady. Ale tylko siedziała uduszona w swojej szczelnie zamkniętej ciemnej szafie, z której wyciekał ten dławiący żal, czarne jak smoła rozgoryczenie i żółte jak gorycz myśli. I odpływała dusza w jeszcze głębszą i bardziej duszną ciemność, wyciskając ostatnią łzę, a którą starała się ukryć przed Zygmuntem. Ale on doskonale ją widział, tak jak widział i czuł jej każdą rozterkę i niewypowiedziane słowo skargi. Pozwól sobie pomóc, Agato. Czemu jesteś taka uparta? Zaprzeczyła stanowczym ruchem głowy. Nie, nie można mi pomóc. Nie potrzebuję następnych złudzeń. Mam jak na razie męża i to on jest od pomocy. Niedługo przyjedzie, powiedziała zgaszonym tonem. Zasłużyłam sobie na to, na tę jego nieczułość i częste wyjazdy, po części usprawiedliwione, bo ma chorą matkę, dodała przerażona, niezamierzoną krytyką samej siebie. Nie podjął kłopotliwego wątku, podjął inny. Nic nie tłumaczyło tego skurwiela dzikiego, wyprostował się. Kiedy wraca twój mąż? Spytał. Za parę dni, może już jutro, skłamała. Więcej go nie ma w domu niż jest. Zawsze tak było. Przez całą twoją ciążę, pokiwał głową. Dlaczego się z tym zgadzasz? Czy ta jego matka rzeczywiście wymaga stałej opieki? Bardziej od ciebie? Bardziej od Zygmusia? Na to wygląda, umilkła. Spojrzał jej badawczo w oczy. Pójdę już. Gdybyś potrzebowała jakiejkolwiek pomocy, pamiętaj. Otarł czoło gestem znużonej kapitulacji i zamknął za sobą drzwi. Agata, pozbądź się tego gnoja. Wyszeptał do siebie i wsiadł w samochód, przełykając gorycz. Tak się miało wkrótce zdarzyć. Mleko przelało się. Była przecież i tak sama. I ta pustka gorejąca przy Janie, gdy był, i ta złość stale obecna, a która szkodziła jej dziecku. Rozpełzła się wewnątrz jej ciała, gdy tylko patrzył z politowaniem i czepiał się drobiazgów, stojąc z boku, daleki od jakiejkolwiek pomocy. Proszę cię, pomóż mi przy dziecku, powiedziała. Muszę na chwilę wyjść, to nie potrwa długo, godzinkę, spojrzała mu wyczekująco w oczy. Wiesz, że nie potrafią, zresztą nie wiem, jak miałbym to zrobić. Sam ledwo łażę i nie mogą się nawet schylić, kręgosłup mnie boli, a ty mówisz godzinkę. Spojrzała ze złością, ja nienawidził Zygmusia, brzydził się go, a on jego, drań. Spokojnie, nakazała sobie po chwili, tylko spokojnie. Jeżeli po prostu nie zareaguje gwałtownie, może uda się porozmawiać bez kosmicznej awantury. Ostre słowa pociągają ostre słowa, doskonale o tym wiedziała. Nic nie trzeba robić przy Zygmusiu, chwilę przy nim posiedzisz i to wszystko, powiedziała ostrzej niż zamierzała i spojrzała zniesmaczona w jego oczy. A jak będzie krzyczał, stale krzyczy. Straciła cierpliwość. Jesteś do cholery dorosłym facetem. Miałeś dzieci i nie wątpię, że nieraz przyszło ci się nimi zajmować, więc... Została obdarzona lodowatym spojrzeniem. Wytrzymała je. Nie drgnęła jej nawet powieka. Uśmiechnęła się jak do małego, krnąbrnego chłopca i wstała. Jan podniósł się również. Ale to było bardzo dawno i moje dzieci były normalne, powiedział twardym głosem. Zastygła jak worek cementu. Jak była wściekła, wiedziała tylko ona. Z trudem już nad sobą panowała. A Zygmuś jest nienormalny? To ty jesteś nienormalny i mam serdecznie dość wszystkiego, a ciebie najbardziej. Najlepiej będzie, jak się wyniesiesz z tego domu i już na zawsze i poszukasz sobie innej opiekunki. Dwoje dzieci niepełnosprawnych to o wiele dla mnie za dużo, powiedziała z gniewem. Chrząknął nerwowo. Nie wiesz, co mówisz, Agata. Bardzo dobrze wiem, co mówię. I mam tego naprawdę dość. Na miłość boską nie dokładaj mi. Była zmęczona, a problemy nawarstwiały się. Teraz jeszcze on. Zmagała się z nim z zajadłą pasją, jak z wrogiem, przed którym nie wolno się cofać. Teraz też się nie cofnie. Wpatrywał się w nią i głęboko o czymś myślał. Zbierał myśli. Agatko, wiesz, że cię kocham, ale nie daję rady. Uprzedzałem cię, dodał, jak to zwykle był mówić. Idź do diabła, powiedziała, wpadając mu w słowo i ostentacyjnie ignorując jego ostatnie słowa. Był z tych mężczyzn, którym łatwo przychodziło wymawianie słowa kocham. Jak jeszcze jedną linijkę tekstu,
a każdorazowa uwaga o dziecku padające z jego ust doprowadzała ją do białej gorączki. Teraz jednak musiała wyjść. Więc spojrzała mu ze złością w oczy. Ubrała buty. Nie odzywał się. Uporczywie patrzył w dywan. No już dobrze, jak musisz to wyjść, to idź. Powiedział jakby robiąc jej łaskę. Miał ochotę wrzasnąć lub jeszcze gorzej, palnąć go w ten pusty łeb, żeby oprzytomniał. Ale opanowała się i bez słowa zamknęła za sobą drzwi. Gotowało się w niej jak w garnku, gorycz, nienawiść i bezradność. Był to silny ucisk złych emocji. Kiedy wróciła, Zygmuś zanosił się płaczem, a Jan wisiał nad nim nieporadnie i machał dziecku przed oczyma grzechotką. Wyrwała mu ją z rąk ze złością i rzuciła mu w twarz, całkowicie nad sobą nie panując. Dziecko cię nie ugryzie, trzeba je wziąć na ręce i uspokoić, wykrzyczała z gniewem. Milczała uporczywie. Jestem zniesmaczona tym życiem obok ciebie. Nie mogła opanować podniesionego tonu. To tak jak ja, odpowiedział cynicznie. Ty draniu, wyprowadź się zatem i będzie spokój. Daj mi żyć. Słyszysz, co mówię? Zejdź mi z oczu, na zawsze. Do jasnej cholery, wrzasnął. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Nikt, a zwłaszcza ty mi nie mów, co ja mam robić. Wyprowadzę się, kiedy będę uważał za stosowne. Odwrócił się i wyszedł do drugiego pokoju. Trzasnął drzwiami. Po godzinie wszedł do pokoju nieco skruszony. Przepraszam, powiedział, nie daję rady. Ja również nie daję rady. Tak nie może być. Odwróciła się napięcie i podeszła do Zygmunta. Wzięła go na ręce. Już dobrze, mój skarbie, już dobrze. Zygmuś zanosi się płaczem i długo nie mogła go uspokoić. Wytarła mu zaplutą buzię, pocałowała. Synek, nie rób mi tego. Nie wytrzymam dłużej. Dlaczego? Boże, dlaczego tak się dzieje? Za co to wszystko? W nocy słyszała, jak Jan chodził i chrząkał. Nie mógł widocznie spać. Ona też nie spała, zastanawiając się gorączkowo, co powinna zrobić. Tak się przecież nie da żyć, a na dodatek wszystko odbija się na dziecku. To dlatego tak płacze. Dzieci doskonale wyczuwają nastroje matki, złą atmosferę i wrogość ojca, którą przypomniony jest cały dom. Rano wstała wcześnie z ogromnym bólem głowy. Jan już również był na nogach. Agato, zaczął poważnym tonem, posłuchaj mnie. To rzeczywiście nie ma sensu, przemyślałem to. Na długą chwilę zapanowało milczenie, podczas którego ona uśmiechała się gorzko. Wyczuwała, co chce powiedzieć. I co? Spytała. Co postanowiłeś? Wyprowadzę się do matki. Będę łożył na dziecko pieniądze. Nie robisz łaski, przerwała mu gwałtownie z gniewem, na co nie zareagował. Agatko, gdyby co, zawsze ci pomogę. Gdyby co? Zapytała zaczepnie. Gdyby trzeba było ci pomóc, no i wiesz, jakaś choroba, czy... Chwilę szukał myśli, szukał słowa. Okazywał teraz wyszukaną grzecznością i troską. Postaram się wpadać, skarbie, tak często, jak to będzie możliwe. Sięgnął ręką, jakby chciał dotknąć jej policzka. Wyciągnęła rękę, zawisła w powietrzu, zanim opadła. Nie umiem ci powiedzieć, ile razy sobie to wyobrażałem. Jego słowa, jego głos załamał się na chwilę. Nie dam rady. Dobre i to, że chociaż sobie wyobrażałeś, powiedziała kpiąco. Nigdy bym cię o to nie podejrzewała. Rany boskie, jęknęła w duchu. Jakiż on jest beznadziejny i nie potrafi wyjść poza zwykłe pięć zmysłów. Nie musisz być złośliwa, uczuł się urażony. Złapała jego ostre spojrzenie, choć starał się je ukryć. Nie jestem, nigdy nie byłam złośliwa i masz rację, to najlepsze wyjście. Zacznij się pakować. Odwróciła się tyłem. Zdaję sobie sprawę, że jesteś zdenerwowana, Agato, powiedział cicho poza nią. Będę wpadał do ciebie. Jasne, będziesz wpadał, pomyślała ze złością. To prawda, jestem zdenerwowana, przyznała, wykładając jego rzeczy z szuflad i półek. Ale to szybko minie, zapewniam cię, Jan. Nie chcę, żebyś wpadał. To nie rozwiązuje sytuacji, dodała stanowczo. A więc czego oczekujesz? Pytał rozdrażniony i spojrzał pytająco. Wniosę sprawę o rozwód i o alimenty, powiedziała zduszonym głosem. Mrugał przez chwilę powiekami, tego nie przewidział. Jest ci potrzebny do czegoś ten rozwód? Spytał. Może i jest. Tak będzie znacznie lepiej, skwitowała jednym zdaniem. Lepiej? Chyba nie mówisz poważnie, zirytował się. Jak najbardziej poważnie. Już zdecydowała i spojrzała mu w oczy. Na twarzy Jana nie było śladu sprzeciwu czy gniewu. Ogarnęło ją przytłaczające poczucie klęski. Już go nie ma. Myślała, śledząc nieobecne spojrzenie męża. Ten spokojny, obrzydliwie opanowany drań właśnie się pakował i wynosił z domu. Nawet nie popatrzył na synka. Za oknem kładł się ponury cień popołudnia.
Wszystko było ponure. Otarła dłonią łzę wywołaną poczuciem niesprawiedliwości. I co teraz? Rzuciła pytanie w pustką pokoju. Co teraz? Poczuła, że mięśnie ma zesztywniałe jakby z drewna. Długo tak siedziała w fotelu z podkłuczonymi nogami, sztywna. Zygmuś spał niczego nieświadomy. Damy radę, Zygmuś, powiedziała przykrywając dziecko. Dobry Bóg nas nie zostawi. We dwoje, synku, będzie nam raźnie. Nic się nie martw. Mamusia cię kocha za dwoje. Zamknęła oczy i zmusiła się, by o niczym nie myśleć. W gardle rosły łzy. W telewizji trwał spór o OFE. Przerzuciła kanały. Na polanie mały tygrysek baraszkował ze swoją mamą. Pogłaskała synka, otworzył oczy i przypomniała sobie, że jeszcze musi zrobić zakupy. Ubieramy się i jedziemy, powiedziała do Zygmunta, narzucając na siebie nową sukienkę, którą jej kupiła Basia na wyprzedaży. Zygmuś mruknął jak mały tygrysek na Animal Planet. Bibi, gdzie lubiła robić zakupy, prawie wpadła na Adama. No, powiedział z podziwem, lustrując ją z góry na dół. Jego rozszerzone źrenice o mało nie wypadły z orbit. Poznajesz mnie? Zapytał. Owszem, poznaję. Brat Zygmunta, tak? Uśmiechnęła się lśniącymi od błyszczyka ustami. Rozumiem, że jesteś na macierzyńskim. Spojrzał na dziecko. Chłopczyk? Chłopczyk. Zygmuś poruszył się niespokojnie w nosidełku, które miało założone na piersiach. Przepraszam, ale bardzo się śpieszę, powiedziała. Rozumiem. Pokiwał głową i jeszcze długo za nią patrzył, gdy podeszła do kasy szczupła filigranowa, ubrana w czerwoną sukienkę ze sztruksu, która ledwo sięgała do połowy ud. A potem przeszła długim holem, kierując się do wyjścia. Przetarł oczy, przerzucił swoje wspomnienia. Agata tak bardzo przypominała mu Annę. Odeszła od niego, do Zygmunta. Zacisnął pięści na to wspomnienie. Usta wykrzywił grymas. To było dawno. Pozostała po niej próżnia, w której osiadło ciało. Umęczone jakieś i świat wkoło niego wirował. Wszystko wirowało, najbardziej w głowie. I ten bezwład. Ta cholerna sytuacja w pracy. Nie chcą go awansować, od kiedy odmówił wyjazdu do Iraku kilka lat temu. Najpierw czuł się jakiś słaby, nierozumny, niedorzeczny. Poczuł się na uboczu, całkowity margines, zero, mniej niż zero. I po co się tyle lat uczył? VAT, podyplomowe studia, psychologia, później Akademia Sztabu Generalnego, całe szczęście, że w Polsce, bo by sięgnęli mu do akt, zrobiliby z niego TW. Szarpał się pół roku, dociekał, dochodził prawdy. Dlaczego nie awansuję? Dopytywał na początku. Co robią nie tak? W czym problem? W czym podpadłem? Odpowiadało mu wzruszenie ramion. Zapytaj pan, panie majorze, naszego ministra. On wie. Padała odpowiedź. A może sympatyzują pan nie z tą partią, co należy? Zdręcał ze zdumienia. A czy to takie ważne, z kim sympatyzuje? Bywa ważne szczególnie w wojsku. Nie wiedział pan o tym? Co za naiwność. To nie naiwność, to cholerne czasy. Zgrzytnął zębami. I znów jedno zdanie za dużo, a życie bywa brutalne. Doleciało uszu i zabrzmiało jak szyderstwo. Było szyderstwem, a on był głupi i naiwny. Cholerne czasy. Muszę się napić, stwierdził na koniec. A potem spił się na umór i wylądował gdzieś na Melinie. Rano obudził się na silnym kacu, zdziwiony i strasznie otępiały. Zapalisz? Usłyszał. Nie palą. Nie? A wczoraj chwyciłeś skręta. Chwyciłem? Poczuł lęk, a potem przyszła złość. Na siebie. Muszę się zwijać, spojrzał na zegarek. O Boże, nie zdążę do pracy. Dzisiaj mam służbę. Pieprz pracę. Zerwał się gwałtownie. Nie, pracy nie potrafię pieprzyć. Nie pracę. Następnego dnia odszukał tę Melinę. Chcesz działkę? Chcę. I tak się zaczęło. Przychodził po żarci i wracał do domu, by w samotności nieco pokosztować. I świat rozpadał się na barwy, kształty i odgłosy. Było ekstra. Melina go brzydziła, ćpuny też. On był inny. On był normalny. Mała słabość, zapomnienie, odgrodzenie się od tych tam. Zaczynał od niuchania, ale stopniowo wchodził dalej. Czyżby już był uzależniony? Nie, z całą pewnością nie był.